Na ostatniej sesji po raz pierwszy w historii prezydent Silbert nie otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej za 2013 rok. Radni nie przyjęli też sprawozdania z wykonania budżetowych zadań za ten okres. Na 21 radnych będących na sali tylko 8 pozytywnie oceniło ubiegłoroczną pracę prezydenta. Oznacza to, że radni nie zaakceptowali prowadzonej przez prezydenta polityki. Tym razem nie usprawiedliwili go z niewykonania zadań, których wartość wyniosła aż 27 milionów złotych. Jeżeli najpierw budujemy, a później tą samą rzecz przerabiamy, patrząc chociażby na chodnik koło Urzędu Miejskiego, to trudno powiedzieć, żeby mieszkańcy tego nie dostrzegali i nie mówili do nas, że jest to marnotrawstwo. Biednemu panu radnemu Chudzikiewiczowi, tak muszę powiedzieć niestety, pomyliły się lata w ogóle i mówi o tym, że nie udzielacie państwo absolutorium za coś, co się dzieje w roku 2014. No to jest w ogóle mistrzostwo świata, panie radny. Świadczy o jakości pańskiego umysłu, o stanie pana wiedzy. Przyjęte do budżetu w 2013 roku zadania były wyłącznie pańskimi propozycjami, panie prezydencie, i pańskiej kadry kierowniczej. Deklarowana wówczas wiara, że sprosta pan tym zadaniom, przekonała większość radnych, że założone inwestycje, remonty i inne wydatki są niezbędne i możliwe do zrealizowania. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna. Zarzuty stawiane mi tutaj przez pana radnego Chudzikiewicza w imieniu klubu radnych PO i SDJ. Radnego Grzegorza Piętaka, panie prezydencie. To obrazuje stan umysłu i stan wiedzy, panie prezydencie. Pana radnego Piętaka? Tak jest. Ja nie wiem, kto pana do takiego chamstwa upoważnił, panie przewodniczący. Jakim się pan znaczy, tutaj podpisuje od dłuższego czasu. Nie rozumiem, panie prezydencie, do kogo pan adresuje to proszę sobie słowa. Sobie przesłuchać, proszę pana, jak to pan powiedział przed chwilą mnie, nagrania z sesji. Panie radny, nie może pan, nie ma pan żadnego uprawnienia, żeby stwierdzić, że zadania, które były przyjęte do realizacji w budżecie, to były zadania prezydenta. Bowiem w momencie, kiedy Rada Miasta uchwaliła budżet, to organ stanowiący uchwalił również pakiet zadań do realizacji. Nie pomogła prezentacja i wyjaśnienia urzędników, którzy starali się przekonać radnych o rzekomo obiektywnych przyczynach takiego stanu rzeczy. Od nieprzekonanych radnych prezydent usłyszał m.in., że w każdym miesiącu mógł poprosić radnych o zmianę planów, a leżące w szufladach pieniądze wykorzystać do naprawy chodników, załatania dziur czy wyremontowania komunalnych pustostanów, na zasiedlenie których w kolejkach czekają jaworznickie rodziny. Negatywną ocenę realizacji ubiegłorocznego budżetu radni podjęli mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która wykonanie budżetu ocenia wyłącznie pod względem zgodności z prawem. Tego radni nie kwestionowali. Problem polega jednak na tym, aby pieniądze wydawane były zgodnie z potrzebami i interesem społecznym. Ta ocena należy wyłącznie do radnych i tu prezydent nie zdał egzaminu. Budżet 2013 roku jest kolejnym budżetem, w którym prezydent nie poradził sobie z uchwalonymi do realizacji zadaniami. Rok wcześniej wartość niezrealizowanych zadań wyniosła około 12 milionów złotych.